Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Sporty Amatorskie. Dzisiaj jesteśmy przy ulicy Jana Skolna w Gildii Rycerskiej, a jesteśmy tutaj dlatego, że rozpoczęły się zajęcia dla osób młodszych, dla osób starszych pod tytułem Od Giermka do Rycerza i właśnie o tym porozmawiamy z Grzegorzem Pankowskim. Dzień dobry. Dzień dobry, Grzegorz Pankowski, marszałek Koszańskiej Kompanii Rycerskiej. Właśnie mamy kolejne zajęcia, za chwilę się one rozpoczną. Te zajęcia są możliwe dzięki programowi Społecznik. Dostaliście dofinansowanie na to. Tak, udało nam się w tym roku otrzymać grant w postaci tego projektu. To jest projekt Od Giermka do Rycerza. Zajęcia są wolne, wstęp wolny dla wszystkich. Od 6 do 106 lat, czyli każdy, kto czuje się na siłach, jest w stanie podnieść piankowy miecz i wykonywać pewne ćwiczenia związane ze sztukami walki, ze sportami walki. Zapraszamy do nas. Chętnie każdego nauczymy, pokażemy, jak to było kiedyś w średniowieczu. Kiedy odbywają się te zajęcia i do którego wieku jest ta grupa młodsza, a od którego ta grupa starsza? Program przewiduje zajęcia, cykl dziewięciu zajęć trwających przez cały lipiec we wtorki i środki. Od godziny 18.30 do 19.30 zapraszamy grupę młodszą, jak powiedzmy do 13 lat powyżej. Wszystkich starszych zainteresowanych zapraszamy na 19.30 do 20.30. Śmiało można przychodzić, bo jeszcze miejsca wolne są. Oczywiście zapraszamy wszystkich chętnych, jesteśmy otwarci, czekamy. Czego tutaj przez te kilka spotkań młodzi adepci się dowiedzą? Czy to będzie sama szermierka, czy także inne aspekty rycerstwa? Opowiadamy o wszelkich możliwych aspektach rycerskich, czyli począwszy od honoru, poprzez uzbrojenie, taktyki walki, ubiór, jak to ogólnie wyglądało w średniowieczu, ale skupiamy się głównie na doskonaleniu umiejętności szermierczych oraz podnoszeniu sprawności i kondycji fizycznej, jak również naszym takim dodatkowym aspektem zajęć jest pokonywanie barier międzypokoleniowej, także zawiązywanie nowych znajomości. Tutaj też udowadniamy, że nieważne, czy ktoś jest wysoki czy niski, silny czy trochę jednak słabszy w szermierce, jeżeli ma się dobrą podstawę, bazę techniczną, to jest się w stanie wygrywać pojedynki, bazując właśnie na tym. Czy także tutaj będzie możliwość założenia zbroi? W tej chwili jesteśmy trochę ograniczeni czasowo, ponieważ założenie zbroi troszeczkę wymaga dużo czasu, także myślę, że ograniczymy się do sprzętu miękkiego. Natomiast zapraszamy również na nasze zajęcia pozostałe. Odbywają się tutaj w Gildii Rycerskiej warsztaty, w trakcie których można przemierzać elementy pancerza. Na początku drogi miecza przeciwnika już wyłapujemy ciosy. Ogranicza nam to nasze ruchy ręką, więc oszczędzamy dużo siły i również czasu, tak? Bo zrobić taki wymach to nam zajmuje ćwierć sekundy, a tu już mamy pół sekundy. Także jest ćwierć sekundy różnicy i to w tym momencie w turnieju zależy, czy zdążymy wykonać blok, czy nie zdążymy. Czyli tak jak jesteśmy w parach na zmianę. Raz, dwa i trzy. I potem druga strona. No właśnie, o tą gildię trochę też zapytam, bo już kilka miesięcy działacie, rozwijacie się cały czas, imprez jest coraz więcej chyba, na przykład najbliższy weekend. Tak, najbliższy weekend będziemy obchodzili drugie urodziny naszego klubu gier planszowych. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby poznać nowe gry, przypomnieć sobie stare gry i w gronie bardzo pozytywnie zakręconych ludzi pograć w gry planszowe. Bardzo się różni taki miękki miecz od tego prawdziwego, no na pewno ciężarem przede wszystkim. Ciężarem tak, aczkolwiek zasady posługiwania się mieczem są takie same. Ułożenie ciała, nadgarstka, wyprowadzenie całego ciosu, to są wszystko podstawy wywodzące się ze sztuk walki, wspólne dla wszystkich sztuk walki, dlatego tak naprawdę ktoś, kto uprawiał inne sporty walki, tutaj jest w stanie się również odnaleźć, bo zasady ogólnie są takie same. No i na pewno jest to bezpieczne i nie boli, bo są ochraniacze, kaski. Jesteśmy oczywiście wyposażeni w bezpieczny sprzęt treningowy. To są miecze piankowe, grube, tarcze oraz hełmy. To wszystko pozwala nam na bezpieczne przeprowadzanie zajęć dla dzieci i młodzieży. Czy obecnie jest taka moda na średniowiecze? Czy ludzie chcą się dowiadywać o tym, jak to było kiedyś, jakie były tradycje, jakie były tańce, jakie były właśnie walki? Czy na przykład od
odwiedzają cały czas Was w Waszej kolejnej, że tak powiem, miejscówce, czyli w Parku Robin Hooda? Ja myślę, że to chodzi o to, że ludzie teraz szukają czegoś oryginalnego i my w tym momencie dostarczamy wrażeń oryginalnych i wrażeń prawdziwych, ponieważ w świecie cyfryzacji, gdzie wszystko jest na ekranie, ludzie jednak pragną czegoś dotknąć, czegoś przeżyć, czego coś odczuć i doświadczyć. I my takie właśnie emocje i doświadczenia im tutaj dajemy, dlatego tak, bardzo chętnie nas odwiedzają, coraz liczniejsze grono wie o naszej nowej siedzibie. Dużo mieszkańców Koszalina i regionu zna już też Park Robin Hooda, w którym regularnie odbywają się zajęcia z łucznictwa, gdzie uczymy i dajemy możliwość postrzelania z łuku. Organizujemy również cykliczne, comiesięczne turnieje łucznicze. W zeszłym roku udało nam się zorganizować festiwal Robin Hooda. W tym roku jeszcze próbujemy pozyskać na to środki. Na razie nam się z dużego społecznika nie udało, ale będziemy jeszcze próbowali, aby jednak ten festiwal jako taką tradycję koszalińską utrzymać. Z nami jest jeden z adeptów rycerstwa, Bartosz Wosiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się dowiedziałeś tutaj o tym projekcie Od Giermka do Rycerza? Tak naprawdę już kilka lat temu zacząłem chodzić na treningi łucznictwa, aczkolwiek bardziej mnie potem zafascynowała szermierka. I tak już od ponad roku uczęszczam na treningi. To są treningi, które odbywasz tylko za pomocą tych miękkich mieczy, czy także miałeś już okazję założyć zbroję i cięższy sprzęt? Zazwyczaj walczymy tylko miękkimi mieczami. Raz miałem okazję użyć miecza metalowego, jednak tylko na stojaku ze zbroją. Nie używamy ich na sobie, więc używamy głównie właśnie broni bezpiecznych, piankowych. To jest tak, jak widzimy na filmach, że są takie długie wymiany, że ciężko jest trafić przeciwnika, czy jednak to jest zupełnie inaczej w rzeczywistości? Tak naprawdę to różnie bywa. Czasem ciężko trafić przeciwnika, to też zależy od umiejętności, ale też od wymiarów ciała. Mnie jest trudniej walczyć z osobami niskimi, gdyż łatwiej im jest się obronić, więc to wszystko zależy od przeciwnika. Jak miałeś ten ciężki miecz, no to chyba sobie wyobraziłeś, jak to było w czasach rycerskich, więc można powiedzieć, że no to były dla tych ludzi, wtedy dla rycerzy, gdzie mieli na sobie zbroję, hełm ciężki, no dosyć chyba też ciężka walka. No na pewno nie było to łatwe, wiadomo, wszystko zależy naprawdę, tak naprawdę nie tylko od samej siły, ale także od techniki, od tego, jak wykorzystać prawa fizyki w walce, aczkolwiek na pewno ważna była kondycja i nie była to nigdy walka łatwa. No właśnie, kondycja. Tutaj przed treningiem na pewno rozgrzewka. Normalnie traktujecie to jak trening sportowy. No tak, jak najbardziej rozgrzewamy się. Zdecydowanie jest potrzebne, ponieważ no bez tego, no na pewno bez rozgrzania ciała nie byłoby już tak bezpiecznie. Dużo jest takich technik, ciosów, tego wszystkiego, co Was uczy tutaj instruktor Grzesiek, czy jednak jest to bardziej takie spontaniczne? Tak naprawdę jest ich, jak tak pomyślę, całkiem dużo i to też wszystko zależy od rodzaju broni. W różnych broniach czasem techniki wyglądają podobnie, a czasem inaczej, jednak zawsze jakoś się to tam łączy, jakieś podobieństwa można zauważyć i naprawdę wiele zależy od sytuacji, można zastosować różne techniki w zależności od tego, jakie techniki stosuje przeciwnik i jaką broń mamy. No i zaprosiłbyś chyba też tutaj mieszkańców Koszalina, żeby trochę więcej osób przychodziło na Wasze treningi. Jak najbardziej polecam każdemu, świetna zabawa, przy okazji można ćwiczyć tę żyznę fizyczną. Czy musi być czysty cios, dopiero wtedy liczymy trafienie, tak? O, to był czysty cios, czyli ziemowit chowa tarczę jeszcze. Tak? Dobra, schował tarczę. Teraz mogę już mówić. Teraz dołożymy sobie do tej zabawy, żebyśmy mogli też szli po przekątnej, czyli do tego dokładamy jeszcze sobie, możemy zrobić krok, tak? Czyli sobie stoimy i na przykład i przerwę. Ale tylko jeden krok, tak? To nie jest, że robię jakieś podejście, to w zależności od tej, jak stoję, robię albo krótki krok, albo długi krok, tak? Ale w tym momencie tak naprawdę wszyscy jesteśmy w tej chwili w zasięgu, tak? Dobra, mamy już zaczynamy.
I z nami jest Ziemowit Pesz. Dzień dobry. Dzień dobry. Ty masz już tutaj jakiś tytuł, tak? Czy stopień, jak to nazwać? Tak, zgadza się. Wstąpiłem do bractwa. Jestem obecnie na nowicjacie. Co to znaczy? Że jestem nowicjuszem. Mhm. Jesteś nowicjuszem, znaczy ile razy już, ile miesięcy, czy ile tygodni tutaj przychodzisz? Znaczy tak, odkryłem bractwo chyba z 2 lata temu, kiedy właśnie rozpoczął się program Społecznik, a no i jakiś rok mniej więcej temu, albo 8 miesięcy, coś w tym stylu, wstąpiłem. A jakie są twoje ulubione aktywności? Czy ucznictwo, czy szermierka, czy może jeszcze coś innego? Zdecydowanie szermierka. No mamy jeszcze gry, mamy tańce, mamy kaligrafię, no i oczywiście szermierka i ucznictwo, tak? Ja osobiście najbardziej lubię szermierkę, ale ucznictwo też jest całkiem w porządku. Lubię też przychodzić. To akurat głównie do parku Robin Hooda. O tej szermierce trochę porozmawiamy. Czy to jest trudny sport, czy to jest łatwy do nauki, czy cały czas poznajesz nowe rzeczy w tym sporcie przy każdym treningu? Trudny? No cóż, na pewno niełatwy, tak? No, jest na pewno sporo rzeczy do nauczenia, to jest sport walki. Bardzo dobrze rozwija kondycję, tak? Ja kiedy zacząłem, no to szczerze mówiąc, no nie miałem praktycznie kondycji w ogóle, tak? Ale regularne zajęcia, no doprowadziły do bardzo dużego postępu na tym tle. No i no tak, no w sumie chociażby dlatego już mógłbym to polecić, tak? To jest naprawdę świetne ćwiczenie kardiopodobne. Jeżeli chodzi o samą walkę, no generalnie uczymy się tutaj różnych technik, tak? Technika oczywiście zależy od typu broni, no bo wiadomo, że kiedy mamy miecz dwuręczny, no to inaczej się nim posługujemy niż mieczem i tarczą. Uczymy się tak, no wszystkiego, tak? Mamy jeszcze, ostatnio właśnie nowością są również halabardy i topory dwuręczne, to są broni już drzewcowe. No ale no, w ich przypadku jeszcze dużo się nie nauczyliśmy, no bo są tak naprawdę nowością. O, szable są jeszcze, tak. Najwięcej, z tego co pamiętam, no tak, no generalnie najwięcej spędzamy czasu przy tarczy i mieczu jednoręcznym. Jest on, no w większości przypadków to jest pierwszy kontakt z naszym sportem dla większości osób. Czy marzysz na przykład o tym, żeby kiedyś gdzieś pojechać na jakieś zloty, gdzieś na przykład na Grunwald, żeby być w tej prawdziwej zbroi? No cóż, jako nowicjusz trochę się zaangażowałem, no i miałem okazję poszerzyć swoje jakby... No wyjść, to już nie jest nie tyle to moje hobby, to zainteresowanie, no miałem okazję tak naprawdę w współpracy z bractwem już walczyć w zbroi. Tak, więc mogę bezpośrednio powiedzieć, że techniki, których się tutaj uczymy, kondycja ma jeszcze większe znaczenie. Tak, hełm, wiadomo, że żeby się chronić, to no niestety trzeba się zasłonić, a to redukuje dostęp powietrza. Nasze tutaj kaski również go trochę redukują, no bo wiadomo, tak trzeba. I przyzwyczaja nas właśnie do wysiłku przy tym ograniczonym powietrzu. Kiedy ma się taki pełny hełm, on jest jeszcze bardziej odcina ten dopływ powietrza. No i jeszcze trudniej jest tak naprawdę machać, tak? Do tego zbroja również swoje waży, ale to akurat oczywiście za pomocą techniki da się pominąć, tak? Właśnie dzięki wielu ludziom wydaje się, że to właśnie polega tylko na machaniu samymi, używaniu po prostu samych rąk, mięśni. Tymczasem właśnie dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu nóg i bioder można tak zmanipulować swoje ruchy ciałem, że ciosy nie zużywają kondycji tak naprawdę. Odpowiednio dobra technika potrafi naprawdę wydłużyć czas, jaki jesteśmy zdolni do walki, bo większość osób przeciętnie no, wytrzymuje tak z 20 sekund, a potem już nie jest w stanie nic zrobić. Czyli no, bardzo ciężko mieli na pewno ci rycerze w czasach, kiedy oczywiście oni byli. Na pewno byś polecił wszystkim i zaprosił też mieszkańców i telewizorów, żeby tutaj przychodzili, żeby było was więcej, żeby zasilili też właśnie bractwo rycerskie. Mhm, zgadza się. Poza tym warto też dodać, że większa liczba osób no, poszerza też możliwości, bo wtedy możemy zrobić na przykład bitwy drużynowe. Mieliśmy już takie. Szczerze mówiąc, muszę przyznać, że zabawa jest wtedy jeszcze lepsza niż przy ograniczonej liczbie uczestników, także mógłbym powiedzieć, że gorąco polecam nas odwiedzić. Najlepiej przeciwnika trzymać na odległość, czyli trzymamy przeciwnika tutaj na odległość. Tutaj tak samo, pomimo że to jest zakończone miękko, pchnięć nie stosujemy, stosujemy tylko uderzenia. Zasada, jeżeli chodzi o skręt bioder, jest taka sama, czyli robimy ze skrętu bioder, ewentualnie tutaj z góry, tak. Tu już możemy sobie zmieniać ręce, pozycję, jeżeli będziemy bliżej, automatycznie łapiemy też bliżej, żeby wykonywać uderzenia bliżej. Jak jesteśmy dalej, to wiadomo, że trzymamy przeciwnika tutaj daleko i najprostsze, z jednej strony, z drugiej,
Tak, mniej więcej to wygląda w ten sam sposób. Palce są na wierzchu, to do tego już trzeba mieć zastosowane rękawice. Bo jak się trzyma taką halabardę, to potem działa na zasadzie kilofa i młota. Więc palce powinny być chronione. Żeby było fair play i wszystko. Ok, super. Dobra. Gotowi? Nawet. 3, 2, 1, start! Dzisiaj w programie Sporty Amatorskie gościliśmy na treningu szermierczym, szermierki średniowiecznej, rycerskiej. To naprawdę nie jest zabawa i to naprawdę nie jest łatwe. Tutaj się bardzo zmęczyłem, to naprawdę jest wymagający sport. Te treningi odbywają się za darmo, w każdy wtorek i środę, więc zapraszam Państwa, dwie grupy, młodsza i starsza. Można się podszkolić, zabawa jest przednia, ale ostrzegam, jest to wymagające i na pewno męczące fizycznie. Więc jeżeli szukają Państwo połączenia zabawy i takiego zmęczenia kondycyjnego, to myślę, że to jest coś dla Was. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku programu Sporty Amatorskie. Ciao.